This bread is warm, it's hot, it's fantastic. Another day, another breakfast, and another concert tonight in Sykulwen. Ten chleb był gorący. Niesamowite. Kolejny dzień, kolejne śniadanie, kolejny koncert w Sykulwen już dzisiaj wieczorem. Dzień dobry. Uwielbiam takie poranki, kiedy nie muszę się nigdzie spieszyć, kiedy nie muszę nic przygotowywać, nic robić. Mogę po prostu usiąść z kawą i patrzeć na przepiękne góry. Wtedy czuję się tak, jakbym był właściwie na wakacjach, a nie podczas trudnej trasy koncertowej. To jest bardzo ważne, jeżeli trasa trwa 4 tygodnie, żeby znajdować czas na takie zatrzymanie się, bo w przeciwnym wypadku można stracić zdrowie, cierpi na tym muzyka i przestaje to być po prostu przyjemne. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, wielki troll oszalał już na naszym punkcie i po prostu zdmuchnął wszelkie chmury z nieba. Nie ma nic, jest czyste, błękitne niebo, które właściwie towarzyszy nam od samego początku. Jak Państwo pamiętacie, już mój pierwszy dzień w Norwegii. Dzisiaj będę grał kolejny koncert tutaj w Sykulwen, tym razem z muzyką polską i norweską, i już się bardzo cieszę na ten koncert. Znów poznam nowych ludzi, być może przyjdą też osoby, które pamiętam z roku 2019. Będzie pięknie. Dwóch przyjaciół szczęśliwych na trasie i pogoda przepiękna. Jednak postanowiliśmy wykorzystać pogodę i idziemy na spacer. Jak wysoko dojdziemy, to się zobaczy. Mam nadzieję, że zdążymy na koncert. Ten pies to jest romantyk i proszę popatrzeć, patrzy sobie na taki widok.
Proszę zobaczyć, co za widok z tego domu. Coś pięknego. Właśnie skończyłem pierwszą część polonezem Wojciecha Kilara i no jest gorąco, powiem tak. A ja uwielbiam grać ten utwór, bo zawsze przypomina mi się Wojciech Kilar, którego znałem osobiście i miałem przyjemność z nim rozmawiać i miałem przyjemność z nim grać dla niego jego muzykę. Także bardzo jestem szczęśliwy i czekam na drugą część.